Cześć! Dziś wybieramy się w fascynującą podróż do świata kina, aby dowiedzieć się więcej o życiu i karierze jednego z najsłynniejszych aktorów – Jeana Reno. Jean Reno, a właściwie Juan Moreno Herrera Jiménez, urodził się 30 lipca 1948 roku w marokańskim mieście Casablanca. Niedługo później na świat przyszła jego młodsza siostra Maria Teresa. Ich rodzice byli rodowitymi Hiszpanami, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę z powodu objęcia władzy przez dyktatora wojskowego Francisco Franco. Juan spędził pierwsze 12 lat swojego życia na kontynencie afrykańskim i wspomina ten okres jako jeden z najszczęśliwszych i beztroskich. W Casablance chłopiec uczęszczał na zajęcia aktorskie w lokalnym konserwatorium i już wtedy uświadomił sobie, że chce poświęcić swoje życie karierze aktorskiej. Co prawda rodzice sceptycznie podchodzili do planów syna, choć jego matka swego czasu sama skrycie marzyła o scenie. Na początku lat 60. rodzina przyszłego aktora przeniosła się do Francji. W tamtych czasach uchodźcom bez obywatelstwa nie było łatwo, więc cała rodzina borykała się z biedą. Jego mama pracowała w domu jako krawcowa, ale zamówienia były nieregularne, więc głównym żywicielem rodziny pozostał ojciec, który pracował w tym czasie w drukarni. Juan często bawił się, oglądając obrazki w książkach i obserwując przechodniów z okna, wymyślając historię dla każdego z nich. Według niego taka dziecięca zabawa pomogła mu w dorosłym życiu wcielać się w przeróżne postacie na ekranie. Kiedy miał 17 lat, jego mama zachorowała na raka i niestety niedługo potem zmarła. Juan do tej pory opowiada o swojej mamie ze łzami w oczach. Była to dla niego niewyobrażalna strata i dla całej rodziny. W tym samym wieku zaciągnął się też do wojska, bo był to jedyny sposób na otrzymanie francuskiego obywatelstwa. Jego ojciec, z którym nigdy nie miał szczególnie ciepłych relacji, przy rozstaniu rzucił tylko: „Mam nadzieję, że nie trafisz do więzienia”. Służba wojskowa była dla przyszłego aktora wielkim rozczarowaniem. Ojciec nie napisał do niego ani słowa i nie wysłał ani jednej przesyłki, podczas gdy jego koledzy żołnierze regularnie otrzymywali od krewnych paczki z jedzeniem czy ciepłą odzieżą. Była też kwestia jego ukochanej, bo dzień przed wyjazdem wyznał jej miłość i oświadczył się jej, a ona powiedziała mu magiczne słowo „tak”. Jednak przez lata służby ani razu do niego nie napisała, a kiedy chłopak wrócił, udawała, że są sobie całkowicie obcy. Po demobilizacji Moreno postanowił związać swoje życie z teatrem i kinem. W 1970 roku zapisał się na kursy aktorskie w słynnym studio Simona w Paryżu i następnie założył malutki zespół teatralny ze swoim przyjacielem Diderem Flamandem. Firma zajmowała się produkcją sztuk teatralnych, ale nie przynosiła zbyt dużych dochodów. W czasie wolnym od prób Juan chwytał się zatem każdej pracy, jaką udało mu się znaleźć. Sprzedawał płyty w sklepie muzycznym, pracował jako taksówkarz, sztauer, celnik, a nawet księgowy. Jednak jak się pewnie domyślacie, jego zarobki były raczej skromne, dziennie nie zarabiał więcej niż $10. W 1974 roku Juan po raz pierwszy pojawił się w produkcjach telewizyjnych, a później zadebiutował na scenie teatralnej. Już wtedy myślał, by zacząć posługiwać się jakimś pseudonimem. Najpierw zdecydował się pójść w stronę amerykańską. Zapuścił długie włosy, na nos założył czarne okulary i przyjął pseudonim Jonathan Brann. Pod tym pseudonimem Moreno aktywnie chodził na castingi, ale reżyserzy nie zwracali za bardzo na niego uwagi. I to właśnie wtedy podjął decyzję o przyjęciu francuskiej wersji swojego imienia i o skróceniu nazwiska. Tak też narodził się Jean Reno. W 1977 roku aktor ożenił się po raz pierwszy. Jego wybranką była Genevieve, dziewczyna, z którą uczył się w szkole teatralnej. Rok później urodziła się ich córka Sandra, a dwa lata później syn Mikael. W przyszłości córka poszła w ślady ojca i zrobiła karierę używając swojego prawdziwego nazwiska Moreno. Z kolei syn odziedziczył po dziadku wspaniały talent wokalny. W 1978 roku Reno zadebiutował na dużym ekranie w filmie fabularnym „Hipoteza skradzionego obrazu”, gdzie zagrał skromną rolę. Podobno zarobił wtedy zaledwie $100. Następnie wystąpił w filmach „Blask kobiecości”, „Do you want a Noble Baby” oraz „Mail from the Sky”. Jednocześnie występował na deskach teatru, ale działalność twórcza nie przynosiła Jeanowi ani popularności, ani zbyt dużych honorariów. Przełom nastąpił w 1981 roku.
Wtedy aktorowi zaproponowano epizodyczną rolę w komedii Wielkie Manewry, na planie której spotkał się z ówczesnym asystentem reżysera Luc'em Bessonem, który z kolei odegrał kluczową rolę w rozwoju jego kariery. W tym samym roku Besson zaproponował Renault rolę w swoim pierwszym projekcie, w filmie krótkometrażowym L'Avant-Dernier, który dwa lata później przekształcił się w pełnometrażowy film pod tytułem Ostatnia walka. Już wtedy między filmowcami nawiązała się silna przyjaźń. W międzyczasie filmografia Renault wzbogaciła się o kolejne filmy, wśród których na szczególną uwagę zasługują Nieznajoma z Sanssouci, Cines Extérieur de Richesse i Nasza historia. Jean jest wysoki, dobrze zbudowany, więc jego role były specyficzne. Zazwyczaj wcielał się w zdeprawowanych bohaterów, a także złoczyńców. W 1985 roku aktor pojawił się w serialu Czuła jak noc, a także wystąpił w filmach Strictly Personal, Telefon zawsze dzwoni dwa razy oraz Metro w reżyserii Luca Bessona. Ten ostatni film przyniósł sławę nie tylko Bessonowi, ale także i Renault, mimo że zagrał niewielką rolę perkusisty. Potem były takie tytuły jak Kocham Cię, Czerwona strefa, Tomorrow the Day Will Come i Wielki Błękit, czyli kolejna owocna współpraca Renault i Bessona. W filmie aktor wcielił się w nurka Enzo, ryzykującego życie w imię zdobycia tytułu mistrza i pokonania przyjaciela. Widowiskowe ujęcia wcale nie należały do najprostszych. Renault kręcił sceny bez dublera i nurkował nawet 15 razy dziennie, a raz zrobiło się nawet bardzo niebezpiecznie. Rola nurka przyniosła mu jednak światową sławę, a także też nominację do francuskiej nagrody filmowej César. Kariera Renault nabrała rozpędu, ale cierpiało na tym niestety jego życie osobiste. W 1995 roku żona złożyła pozew o rozwód. Byli małżeństwem przez wiele lat, ale Renault rzadko pojawiał się w domu. Dzieci dorastały praktycznie bez ojca, a Genevieve taki układ po prostu nie odpowiadał. Przed zdjęciami do Wielkiego Błękitu postawiła mu ultimatum. Albo rodzina, albo kariera i jak wiemy, wybrał karierę. W 1990 roku aktor zagrał w thrillerze Nikita, a rola zawodowego zabójcy stała się już jego wizytówką i to na wiele, wiele lat. Od tego czasu wielu zaczęło nazywać Renault najlepszym zabójcą niebieskiego ekranu. W kolejnych latach filmografia aktora wzbogaciła się o takie filmy jak Operacja Corned Beef, Człowiek w złotej masce, Lulu Graffiti, Ucieczka od sprawiedliwości, Paranoja i Goście goście. W tym ostatnim aktor pojawił się w roli hrabiego Gottfrieda, odgrywając swoją pierwszą rolę komediową. Sam Renault cieszył się z takiego obrotu spraw, bo nie chciał, aby przylgnęła do niego łatka wyłącznie czarnego charakteru. W 1994 roku Renault wystąpił w thrillerze psychologicznym Leon Zawodowiec w roli tytułowego mordercy, który uczy swojego rzemiosła 12-letnią sąsiadkę Matyldę. W rolę Matyldy wcieliła się młoda Natalie Portman. Jak twierdzi aktor, postanowił on sportretować Leona jako nieco powściągliwego i chłodnego pod względem emocjonalnym, aby pokazać widzom, że jego postać nie może wykorzystywać zaufania bezbronnej dziewczynki do własnych celów. Do tej roli pretendowali także Mel Gibson i Keanu Reeves, ale Luc Besson napisał scenariusz specjalnie dla Jeana Renault i tylko jego widział w tytułowej roli. Film odniósł ogromny sukces, a dzisiaj kojarzyć go może każdy z nas. Za rolę samotnego zabójcy aktor został nominowany do Nagrody Cezara. Większość krytyków filmowych zgadza się, że to najlepsze dzieło w jego karierze. Film przyniósł aktorowi ogromną popularność, a wraz z nią rzeszę fanów, którzy pragnęli poznać celebrytę trochę bardziej. Jednak Renault zakochał się w tym czasie w kobiecie, która nawet o nim nie słyszała. Spacerując pewnego razu po polach elizejskich, Jean zobaczył piękną dziewczynę, którą okazała się polska modelka Natalia Dyszkiewicz. Podszedł wtedy do niej, a ta spojrzała na niego z zupełnym zdziwieniem. Wtedy aktor nie wytrzymał i zapytał: "Jak to, nie poznajesz mnie? Przecież to ja, Jean Renault!" Aktor przekonał Natalię, by poszła wtedy z nim do kawiarni i tak też rozpoczął się ich związek. W mediach pojawiła się też opinia, że poprzednie małżeństwo celebryty legło w gruzach właśnie z powodu pojawienia się w jego życiu nowej kobiety, Natalii. Aktor zapewniał jednak, że nigdy nie zdradził żadnej ze swoich partnerek. W 1995 roku Jean i Natalia wzięli ślub. Rok później żona urodziła aktorowi syna Toma, a dwa lata później córkę Serenę.
Dziewczynka już w dorosłym życiu poszła w ślady matki i zajęła się modelingiem, natomiast syn obecnie pisze wiersze. W międzyczasie Renaud zagrał w filmach Francuski pocałunek, Po tamtej stronie chmur, L'Etrefe, Jaguar i Mission Impossible, w którym wcielił się w rolę tajnego agenta Franza Kriegera. Ten film był pierwszym hollywoodzkim osiągnięciem aktora. Amerykańska publiczność była zachwycona Jeanem Renaud, a film przez długie lata nie stracił na swojej popularności. W tym samym czasie Luc Besson specjalnie dla Renault napisał scenariusz do filmu akcji Piąty element, ale producenci nalegali, aby główną rolę w filmie zagrał Bruce Willis. Zamiast udziału w tym projekcie Jean wystąpił w filmach Jak kochają czarownice, Siostrzyczki i Grup Rosanny. W 1998 roku Renaud wcielił się w postać byłego agenta francuskiego wywiadu w thrillerze Ronin, gdzie jego partnerem na planie był Robert De Niro. Była to jedna z jego najlepszych ról. Aktor zagrał również w komedii Goście, goście 2 – Korytarz czasu. W 2000 roku zagrał główną rolę w thrillerze Purpurowe rzeki, za którą został nominowany do nagrody Europejskiej Akademii Filmowej w kategorii Najlepszy aktor europejski. W 2001 roku Renaud zagrał w komedii Goście w Ameryce, będącej remake'iem uwielbianego francuskiego filmu Goście, goście. Tyle, że tym razem jego bohaterowie, czyli hrabia i giermek, trafili ze średniowiecza do współczesnych Stanów Zjednoczonych. W tym samym roku miała też miejsce premiera thrillera kryminalnego Wasabi – Hubert Zawodowiec, w którym to Renaud zagrał tytułowego francuskiego policjanta. W tym samym czasie aktor rozwiódł się ze swoją drugą żoną, podobno uczucia wygasły, a małżonkowie zdecydowali, że nie chcą małżeństwa bez miłości. W 2002 roku Jean wystąpił w filmie akcji Rollerball i w melodramacie Mężczyzna moich marzeń, a rok później w komedii Przyjaciel gangstera, gdzie jego partnerem na planie był Gérard Depardieu. Kolejnymi filmami na koncie aktora były Purpurowe rzeki 2, Aniołowie apokalipsy, Imperium wilków z honorarium w wysokości prawie 1,5 miliona euro, Tygrys i śnieg, a także Grunt to rodzinka z honorarium w wysokości 2,2 miliona euro. Renaud wcielił się tam w rolę poszukiwanego przez policję Korsykanina, aby więc opanować charakterystyczny korsykański akcent, spędził dużo czasu na wyspie, zaznajamiając się z ich językiem. W 2006 roku Jean udzielił głosu postaci w filmie animowanym Wpuszczony w kanał, a także wystąpił w filmach Różowa Pantera, Flyboys, Bohaterska Eskadra, Le Grand Occasion i Kod Da Vinci, w którym zagrał komisarza policji. Co ciekawe, autor dzieła Dan Brown napisał postać tego bohatera, mając na myśli właśnie Jeana Renault. W tym samym roku aktor ożenił się po raz trzeci. Wybranką jego została tym razem młodsza o 24 lata rumuńska modelka i aktorka Zofia Borucka, z którą poznał się kilka lat wcześniej w Nowym Jorku. Zakochani wyprawili wystawne wesele w miasteczku Le Beau de Provence na południu Francji. W wydarzeniu wzięło udział wielu znamienitych gości, m.in. Brad Pitt, Johnny Depp, Elton John, Monika Bellucci i inne gwiazdy. Drużbami pana młodego byli jego bliscy przyjaciele. Nicolas Sarkozy, który wówczas piastował stanowisko ministra spraw wewnętrznych Francji, oraz piosenkarz rockowy Johnny Holiday. Ślubu udzielił im burmistrz miasta, a także bliski przyjaciel żona Gérard Jouve. Z tą partnerką Renaud doczekał się dwójki synów, Cielo i Dina. Jeśli zaś chodzi o zarobki, to w tamtym czasie za zdjęcia do komedii kryminalnej Cash, Pojedynek oszustów, aktor otrzymał 1,8 miliona euro, a film akcji Zamknięty krąg przyniósł mu zarobek rzędu 2,1 miliona. Dla porównania, za rolę w dramacie historycznym o Holokauście Obława oraz filmie akcji 22 kule otrzymał 550 tysięcy euro. W tym ostatnim aktor zagrał francuskiego ojca chrzestnego, który postanowił zemścić się na swoich oprawcach. Film został ciepło przyjęty przez publiczność i stał się światowym hitem. W 2011 roku miały miejsce premiery dramatu Margaret oraz komedii Rodziny się nie wybiera. Rok później Renaud pojawił się w roli doświadczonego szefa kuchni w filmie Faceci od kuchni. I co ciekawe, większość obsady stanowili prawdziwi kucharze, ponieważ reżyser uznał, że będzie to łatwiejsze niż uczenie aktorów prawidłowych kuchennych manier.
Tak się też składa, że Jean w prawdziwym życiu prywatnym uwielbia gotować i często organizuje przyjęcia dla swoich przyjaciół, którzy szczególnie zachwycają się jego zupą ziemniaczaną. Sam aktor powiedział kiedyś, że jego ulubionym zdaniem jest: chodźmy jeść. Niedługo potem Renaud udzielił głosu postaci z kreskówki Dzień Wron, a także zagrał w filmie akcji Alex Cross oraz komedii sportowej Dream Team. W 2014 roku Renaud wystąpił w dramacie Dni i noce oraz w komediach Jak dogonić szczęście, Benek Brawura i Czerwone taksówki oraz Lato w Prowansji. Jean przyznaje, że nigdy nie improwizuje na planie i zawsze dokładnie zapamiętuje scenariusz. Tylko raz odważył się pójść na żywioł, ale improwizacja nie należała do udanych. Stres go zjadał i od tamtej pory już nie podejmuje takiego ryzyka. Później dorobek filmowy aktora uzupełniły filmy Mój przyjaciel orzeł, Brygada ponad prawem, Goście goście 3 Rewolucja, The Last Face, The Promise, Moje skarby, Skok życia i Dziewczyna we mgle, w którym zagrał psychiatrę Augusto Floresa. Film ten został ciepło przyjęty przez publiczność. W 2019 roku aktor zagrał w dramacie 4L oraz w filmie przygodowym Polina oraz w filmie akcji Cold Blood Legacy. Dwa ostatnie filmy zostały wyprodukowane w koprodukcji przez Belgię, Francję i Ukrainę, a zdjęcia do filmu akcji odbyły się w ukraińskich Karpatach. W następnym roku Jean pojawił się w serialu Gdzie jest mój agent oraz dramacie wojskowym Pięciu braci. Za tę rolę wraz z kolegami został nominowany do nagrody Gildii Aktorów Ekranowych w kategorii Najlepszy aktor. W 2021 Renaud zagrał w dramacie Promises, a rok później pojawił się w serialach Wszystko, czego nie zdążyliśmy powiedzieć, Kto zabił Sarę i Sprawa prywatna. Obecnie Jean Reno nadal aktywnie występuje w filmach. Całkiem niedawno wziął udział w zdjęciach do dwóch nowych produkcji Netflixa. Aktor nigdy jednak nie zapomniał o swojej pasji do teatru i przez lata swej kariery wielokrotnie brał udział w produkcjach teatralnych. Do tej pory majątek celebryty szacuje się na około 70 milionów dolarów, które zarobił nie tylko na tantiemach filmowych, lecz także z kontraktów reklamowych. Wraz z rodziną Renaud mieszka obecnie we Francji, w spokojnym miasteczku Le Beau de Provence, gdzie w 2020 roku został nawet zastępcą burmistrza. W tym miejscu Renaud mieszka od ponad 30 lat i nie ukrywa, że to właśnie tutaj chce zostać także pochowany. Ze względu na fakt, że wielu kolegów Jeana już odeszło, sam przyznaje, że starość go odrobinę przeraża, dlatego kiedy tylko nie pracuje, stara się spędzać czas z rodziną. Renaud dużo podróżuje, ale uwielbia też przesiadywać w swojej posiadłości. Mężczyzna lubi doglądać egzotycznych roślin w ogrodzie, a nawet robić domową oliwę z oliwek. Cieszy się prostym życiem i uważa, że główną wadą tego zawodu jest brak możliwości bycia zwykłym człowiekiem. Brakuje mu chodzenia do ulubionej piekarni, kupowania gazet w lokalnym sklepie, czyli po prostu zwyczajności. Jean regularnie dba też o swoje zdrowie, codziennie ćwiczy. Wiadomym jest, że od około 20 lat cierpi na cukrzycę typu drugiego. Powiedział też kiedyś, że ma też swój własny talizman, zwykłą metalową płytkę podarowaną mu przez obecną żonę. Są na niej zapisane bardzo proste słowa: dobro zawsze pokona zło. Celebryta zwraca szczególną uwagę także na działalność charytatywną. Na ekranie Jean gra głównie twardzieli czy chuliganów, ale w prawdziwym życiu raczej ma miękkie serce, nigdy nie wdał się w żadną bójkę. Renaud sam przyznaje, że jest bardzo sentymentalny i zdarza mu się uronić łezkę podczas oglądania wzruszających momentów w filmach. Jean jest również wielkim fanem piłki nożnej i od wielu lat kibicuje Interowi Mediolan. Obecnie jego filmografia liczy już ponad 100 filmów. Na dzisiaj to już wszystko. Zostaw łapkę w górę, jeśli filmik Ci się spodobał i napisz też w komentarzu, który film z Jeanem Renaud jest Twoim ulubionym. Do zobaczenia!